Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii LEGO DC Super Złoczeńcy DLC po polsku. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam zestaw postaci Mrocznej Ligi Sprawiedliwości. Pierwszą postacią, jaką wam pokażę, jest Deadman. Bo ewidentnie w siebie nie wystarczy. Znane pseudonimy Boston Brand, przynależność Mroczna Liga Sprawiedliwości Sentinela of Magio, umiejętności podstawowe. Profil. Okej. W kolejnej postaci mamy Konstantina. Znane pseudonimy John Constantine, przynależność Mroczna Liga Sprawiedliwości, umiejętności podstawowe. Profil. Okej, mamy potem Spectre. Czyli Mroczna Liga Sprawiedliwości jest dobra w takim razie. Tylko po prostu nazywa się Mroczna Liga Sprawiedliwości. Są może po prostu bardziej mroczni niż ci normalni, ale wciąż są dobrze. Przynależność Mroczna Liga Sprawiedliwości, Policja Gotham City, James Corrigan. Umiejętności podstawowe. Tu w mieście najgłośniej mówi pieniądz, jak wszędzie! Wciąż dochodzą mnie szepty o jakiejś imprezie po zachodniej stronie miasta. Niewielu zaproszonych. Nie wiem, czy chcecie. Zatanna. Czy ludzie nie rozumieją, jak ważny jestem? Mm.
sprawdzam. Ach, kogo ja oszukuję, ciągle mieszka po sobie. Zobaczmy jej profil. Zatanna Zatara, przynależność Mroczna Liga Sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwości, Sentinel of Magic. Umiejętności podstawowe. Profil. No i okej. Następnie mamy Etrigana. Dosyć ciekawa postać, naprawdę fajnie wygląda. Strasznie fajny design. No tamci mi nic nie zrobili z tego powodu, śmieszne. Jeszcze mamy laser z oczu. Nice. Jason Blood. Przynależność Mroczna Liga Sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwości. Umiejętności podstawowe. Profil. A, chyba mi nawet coś mówi ta postać w sumie. I Swamp Thing. Pseudonimy Alec Holland, Mroczna Liga Sprawiedliwości. Tutaj mamy umiejętności podstawowe. Profil. No i okej, także to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z DLC, bo na pewno kolejne się jeszcze pojawią. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z LEGO DC Super Złoczyńcy.